To będzie opowieść o dziewczynie, o jej życiu. Ale myślę, że tak naprawdę to jest opowieść o nas, o tym, jak często się szarpiemy, jakie mamy odwagi, żeby zawalczyć o swoje marzenia. Co to był za wieczór? W Teatrze Palladium odbyła się premiera niepowtarzalnego tanecznego widowiska autorstwa Agustina Eguroli. Na spektaklu pojawiło się wielu polskich artystów. Zapytaliśmy tancerzy, czego spodziewają się po premierze. Czego oczekuję? No, oczekuję czegoś nowego, ponieważ tak naprawdę na polskim rynku mało jest spektakli tanecznych, więc cieszę się, że coś takiego powstało, że taki performance taneczny powstał. Czego oczekuję? No i jego kreatywności, jego pomysłu. Dużo myślę, że to jest taka ikona w Polsce, która po prostu naprawdę pokazuje, że jest możliwe dużo w ludziach. Z perspektywy tancerza, jak oceniasz takie przygotowania pod kątem tego, jak wytrzymać 70 minut na scenie bez przerwy właściwie? No to jest po prostu część przygotowania kondycyjna. To jest dzięki technika, jak to wszystko się robi, wypracuje i tak dasze. To jest tym lepsza technika, tym lepsza kondycja. Voxality to opowieść o dziewczynie, która szuka szczęścia w życiu, pokonując wiele trudności. Historia o miłości, cierpieniu, ale przede wszystkim o tym, że warto żyć bez ograniczeń. Czy Pana zdaniem miłość wygląda właśnie tak, jak to zostało pokazane w spektaklu? Jest takim potrzaskiem, z którego ciężko się uwolnić? Ja opowiadałem o ludzkich ograniczeniach, o tym, że nieraz tkwimy w toksycznych związkach latami i nie potrafimy się z nich wyrwać. Opowiadałem o tym, co nie pozwala nam być szczęśliwym. Generalnie wrażenia są ogromne, ponieważ pierwszy raz występowaliśmy tak naprawdę na scenie w teatrze, gdzie nie byliśmy żadnym tłem, więc jakby to daje nam największe emocje i największą satysfakcję tak naprawdę. Co było najtrudniejsze w tych przygotowaniach? Najtrudniejsze w przygotowaniach zdecydowanie było dokopanie się do takich emocji głębszych, takich bardziej intymnych, tak i pokazanie tego wszystkiego na scenie, bo my zazwyczaj tańczymy z gwiazdami, towarzyszymy artystom, uczestnikom programów telewizyjnych, więc nie musimy jakby wydobywać z siebie aż tak głębokich i poruszających emocji, jak tutaj w spektaklu. Dla mnie osobiście najtrudniejszym było wyrażenie emocji tak po prostu, kiedy trenowaliśmy, bo to jest inna sprawa, kiedy wchodzi się na scenę, a inna sprawa, kiedy trenujemy sobie na sali, czy gdzieś właśnie na deskach teatru. Jestem ogromnie dumny z tego spektaklu, że to jest taki spektakl absolutnie niekomercyjny. To jest spektakl o życiu i myślę, że każdy, kto przyjdzie na ten spektakl, coś dla siebie znajdzie, coś go poruszy.